Witam Was w kolejnym odcinku testów, odcinku, którego sponsorem jest sklep internetowy kolba.pl, oferujący sprzęt myśliwski, outdoorowy oraz militarny. I sklep ten przesłał mi sprzęt, który będziemy dzisiaj testować, czyli latarkę czołową firmy Fenix model HP30R. Zanim jednak zajmiemy się właściwym testem, zajrzyjmy do tego, co znajduje się w opakowaniu. Pudełko jest bardzo ładne, zawiera mnóstwo informacji. Znajdziemy tutaj m.in. wykresy pokazujące, na jakim trybie, ile latarka powinna wytrzymać, jaką ma moc oraz zasięg. Do tych rzeczy przejdziemy trochę później. Co ciekawe, na opakowaniu nigdzie nie znajdziemy informacji, jaki zasięg będzie latarki przy włączonych wszystkich diodach, ani nawet nie jest podany czas działania w tym trybie. No ale to oczywiście sprawdzimy nieco później. No dobrze, co znajdziemy w środku? Jak widzicie, jest latarka, która posiada trzy diody. Dwie zewnętrzne diody wyposażone są w dyfuzor, który oczywiście rozproszy światło i oświetli obiekty znajdujące się najbliżej nas. Natomiast dioda środkowa posiada gładki, głęboki odgłośnik, co sugeruje, że będziemy mieli dosyć spory zasięg. Oprócz tego w opakowaniu znajdziemy opaskę na głowę, kabel mikro USB, zapasową uszczelkę, klipsy na kabel oraz pojemnik na baterię razem z koszykiem. Do tego pojemnika chciałbym wrócić trochę później, gdyż posiada on jedną ciekawą funkcję. Oczywiście do zestawu dołączone są także dwie oryginalne baterie o pojemności 2600 mAh. A tak latarka prezentuje się już po złożeniu. Z informacji zamieszczonych z boku opakowania dowiemy się, że latarka posiada maksymalny tryb mocy o sile 1000 lumenów. Potrafi w tym trybie świecić przez 4 godziny. Zasięg z światła wynosi ponad 200 metrów. Latarka potrafi wytrzymać upadek z wysokości 1 metra oraz posiada standard IP66. A to oznacza, że latarka jest odporna na pył oraz strumień wody w ilości 100 litrów na minutę. Czyli bez problemu wytrzyma największą ulewę. Jak wspomniałem wcześniej, producent deklaruje, że latarka wytrzyma w trybie turbo przez 4 godziny. Oczywiście postanowiłem to sprawdzić. Latarka została włączona na maksymalnym trybie i świeciła tak przez 3 godziny 26 minut, po czym nastąpiło zmniejszenie mocy. Tutaj latarka akurat przełączyła się na tryb floodlight, czyli zapaliły się dwie boczne diody na poziomie niskim. Latarka tak pracowała jeszcze przez ponad 3,5 godziny, czyli wynik jest naprawdę bardzo zbliżony do tego, co deklaruje producent. W trybie floodlight, czyli dwie zewnętrzne diody, latarka działała przez 3 godziny 12 minut, po czym przełączyła się na tryb niski, gdzie świeciła przez kolejne 3,5 godziny. To teraz przejdźmy do najważniejszego, jak długo latarka jest w stanie świecić przy wszystkich diodach włączonych na maksa. I tutaj zaskoczenie, latarka przeszła w niższe tryby dopiero po 4 godzinach 9 minutach, natomiast wyłączyła się całkowicie po 7 godzinach 50 minutach. No a to już robi wrażenie. Jeżeli chodzi o ładowanie akumulatorów, wskaźnik wskazuje 80% naładowania po 3 godzinach 13 minutach, natomiast naładowanie do 100% zajmuje 6 godzin 20 minut. Wróćmy na chwilę do pojemnika na baterię. Jak widzicie, wyposażony on jest w dwa wejścia USB. Jest to zwykły USB oraz mikro USB. Umożliwia to nie tylko ładowanie akumulatorów znajdujących się w środku, ale także po naciśnięciu przycisku u góry. Zamienia się on w powerbank, dzięki czemu możemy ładować na przykład telefon w trakcie wyprawy. Jak pewnie mogliście zauważyć, akumulatory dołączone do zestawu są nieco większe niż zamienniki, które możemy znaleźć na Allegro, ale nie jest to problemem, bo dzięki dosyć wysokim sprężynom możemy bez problemu z nich skorzystać. Zobaczmy teraz, jak spisują się kolejne tryby mocy tej latarki. Pogoda jest trochę wieczna, ale zacznijmy test. Oto tryb szeroki, poziom niski. Poziom średni, wysoki i turbo. Ja w tej chwili mam widoczność do drzewa oddalonego o 25 metrów. No dobrze, zobaczmy teraz, jak radzi sobie spot. W tej chwili jest to najniższy tryb, który jak widać oświetla najbliższe drzewa. Przejdźmy na tryb średni. Już jest znacznie lepiej. Już widzę te drzewa oddalone o 25 metrów. Tryb wysoki. Oraz tryb turbo. No dobrze, zobaczmy, jak prezentują się oba tryby na najwyższych ustawieniach równocześnie.
widać bardzo ładnie. Jak zapewne mogliście zauważyć, latarka ustawiona na tryb turbo po pewnym czasie zejdzie na niższe tryby. Ma to swoje uzasadnienie. W tym niewielkim opakowaniu mamy trzy mocne diody, które oczywiście oprócz tego, że świecą bardzo mocno, wytwarzają także dużo ciepła. I niestety producent, aby chronić latarkę przed zniszczeniem, musi wprowadzić zabezpieczenie termiczne. Polega ono na tym, że kiedy latarka dojdzie do pewnej temperatury, obniża swoją moc. Nie jest to oczywiście wadą, jest to po prostu działanie producenta mające zapewnić nam jak najdłuższe działanie latarki. Latarkę testowałem przez około tydzień. Przez ten czas zwiedziłem wiele różnych miejsc. Były to bunkry, lasy, kamieniołom czy chociażby hale. Hale to możecie kojarzyć z mojego poprzedniego testu. Ma ona 170 metrów długości, jak widzicie, strumień latarki bez problemu sięga drugiego końca. Myślę więc, że śmiało możemy stwierdzić, że deklarowane przez producenta 200 metrów jest jak najbardziej osiągalne. Co mogę powiedzieć o strumieniu światła, jaki produkuje ta latarka? Muszę powiedzieć, szczerze mówiąc, że bardzo przypadł mi do gustu. I nie chodzi tutaj o szerokość czy też zasięg światła, ale przede wszystkim o barwę. Połączenie diod charakteryzujących się różną temperaturą barwową wyszło tej latarce na dobre. Światło jest przyjemne, nie drażni, nie jest przesadnie ciepłe ani przesadnie zimne. Wracając do domu, postanowiłem wykonać jeszcze jeden test. Tutaj macie drogę długości około 250 metrów. Oto światła samochodu, czyli dwie żarówki H07 o mocy łącznej 110 W, a oto Fenix HP30R. I myślę, że tutaj nie ma co już komentować. Jak się korzystało z tej latarki przez ten tydzień? Powiem Wam, że bardzo dobrze. Przede wszystkim latarka pełna jest takich ciekawych drobnostek, takich rozwiązań, które naprawdę sprawiają, że jest to przemyślana konstrukcja. Zacznijmy od tego, że głowa nie ma styku z plastikowymi częściami. Latarka opiera się o głowę przez te miękkie, przyjemne w dotyku paski. Latarka wyposażona jest w specjalną osłonę, która zapobiega włączeniu jej np. w trakcie transportu. Koszyk z akumulatorami nosiłem na pasku i powiem szczerze, w ogóle nie przeszkadzał. Nieważne, czy miałem na plecach czy nie, po prostu nie było czuć go. Pomimo tego, że latarka potrafi się nagrzać, w ogóle tego nie odczujemy, gdyż specjalnie skonstruowana obudowa trzyma ją kilka milimetrów od głowy. Natomiast sama latarka daje się odchylić pod kątem 60 stopni. W porównaniu do innych latarek czołowych podoba mi się to, że możemy tutaj odpiąć źródło zasilania, żeby je na przykład osobno podładować. Jeszcze wypadałoby wspomnieć o jakości wykonania. Powiem Wam, że jest to jedna z najlepiej wykonanych latarek, jaką miałem. I mimowolnie przechodzimy tutaj do testu wytrzymałości. Producent deklaruje, że latarka wytrzyma upadek z wysokości 1 metra. Jak moim zdaniem powinniśmy bardziej zbliżyć się do realnych warunków, czyli sytuacji, w której latarka spada na z wysokości głowy, czyli w tym przypadku około 1,70 m. Czas na kolejny test wytrzymałości, czyli odporność na wodę. Oczywiście nie posiadam tutaj zdolności czy też możliwości polania deklarowaną ilością wody, jednak myślę, że ten test w zupełności wystarczy. Czy latarka posiada jakieś wady? No niestety posiada jedną, ale dosyć znaczącą. Jest to jej cena. Jednakże i na to znajdzie się lekarstwo. Jeżeli zakupicie tą latarkę na stronie Fenix.pl i skorzystacie z kodu rabatowego widocznego w tej chwili na ekranie, otrzymacie 20% zniżki. A kod jest ważny do sierpnia 2019 roku. A więc jak podsumować tydzień spędzony z tą latarką? Powiem tak, jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, pewnie wiecie, że próbowałem już łączyć latarki o szerokim i długim zasięgu światła. No i nie zawsze się to udawało. Czasami po prostu było to kłopotliwe, niewygodne. Tutaj natomiast mam po prostu połączenie. Daleki zasięg plus szeroki kąt świecenia i myślę, że to jest właśnie to, czego szukałem. Ja mogę zakończyć ten test jedynie mówiąc, że ta latarka na stałe ląduje w moim eksploracyjnym ekwipunku. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny. Jeśli chcecie więcej testów, piszcie o tym w komentarzach. Do zobaczenia.